świeżo otwarto Komercja na Podkarpaciu. Wczoraj był otwarty. Trochę też zwlekaliśmy z zaplanowaniem weekendu majowego i nie udało nam się później już niczego zarezerwować. Dlatego tutaj się dogadaliśmy z właścicielem. Przyjechaliśmy posiedzieć na jedną noc. Ogólnie wczoraj otwarte łowisko. Ogólnie tu nocy nie będzie. Nie będzie póki co. Coś pominął pan, że jak kamery zamontuje. Z tego co się dowiedzieliśmy, to ile 3,5 hektara wody. Świeżo był wpuszczony karp, taki do 4 kilo chyba, 300 sztuk. Jesiot szary, ten do 80 cm, do 80 cm i takie czarne jesioty. Około tydzień temu zostały wpuszczone około 1,20 m. Nie wiem, spróbujemy coś połapać, na razie się nic nie dzieje. Wczoraj padał deszcz, dzisiaj znowu słońce. Gorąco. Gorąco i może dlatego ta ryba jest mało aktywna. No, popróbujemy wieczorem, może coś na to się będzie działo. Nie tak trochę ludzie. Tutaj Orest karpiówki ma zarzucone. Ja tak samo. Na 50 metrach łapiemy 28. Odległości sobie wyliczyliśmy, no to ponad 50 metrów. Za spombem sobie zanęciliśmy peletem. No i same kulki już bez pfałek poleciały. Wieje też strasznie, ciężko jest zarzucić dokładnie. No i tutaj na federki sobie łowię, ale jakieś tam delikatne branie na razie nic nie złapaliśmy. Może coś się z czasem ruszy. Liczymy, że wieczorem po południu, bo która jest teraz? Jest akurat druga godzina, więc... Mamy pierwszą rybkę. Chwila po zarzucie. Zrzuciłem tak bliżej. Tak nie ma sprawy, nie. Dobra. Tam... Aha. O kurwa. Nic mu się nie stało? A, to bajka. No. Oj. No. Dobra, ja zadzwonię do Pawła, to tam wam pomoże coś tam. No. Dobra, ja mu dam znać tam. Nie ma sprawy. No, hej. Ubranie jest jak chuj chyba. No bo podszedł tu. Aha. Kurwa no. Czekaj, bo tu jest za dużo teraz. Jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Gdzie to jest? Uj, to i tak by było. Podbierak masz rozłożony? Ta widzisz, o. Mogę to położyć na ziemię? O, pięknie jedzie, a co to takiego? Nie wiem, zakoczyło coś, ogon było widać, nie wiem czy nie jesiot. Jesiot? Już podbierak rozkładamy. Czekaj. Ja tu rozłożę ten. Chodzi jak karp. O, jesiot! Cały wyskoczył. Bo metoda wyskoczyła do wody. Metoda? Wariat. Idę w tą stronę, bo tu są wędki karpiowe. W sumie bym nie chciał, żeby nam poplątał tamte wędki, bo są... Ale no... Ja bym nie chciał, a on ma to gdzieś. Jedzie sobie. Jak to jeszcze? Gdzie on pojechał? Pod wędki? No to fajnie. To taki mały Skoda rozróbę robi jak. Długi, wiesz. Jakby zwinął tą wędkę, to może... Już zwinął wędkę. Gdzie ty go tam puszczasz? Co mam zrobić?
filmy. To jest taki, co? Coś w stylu Pinokio. Pinokio. Tak. Taka rybka pierwsza na federa. Malutki jesiotrek, pewnie tyle co zarybieniowy. Nagrywasz w niebo. Nie, dobrze. 3 kilo? No gdzieś koło 3 pewnie. Nie będziemy chyba go ważyć, bo szkoda go męczyć. Nie, nie, wypuszczamy go od razu, ale taki wąsy ma. Zbliżenie na wąsa ma. I na lupę. Taki wąsacz, ale silny, bardzo ładny. Wypuszczamy i zarzucamy. Wariat. Jest great. No ale nie chcę na to brać. To ten co myśmy mieli, pamiętasz, coś gdzieś wyczaił, nie wiem gdzie. Czerwono-czarny. No to ja taki właśnie mieszanki, wiesz, tylko mieszam czarny z czerwonym. Kurwa jak fajnie. A zamieszałem se wczoraj. No to na ten twoje nic nie było. Nic. I sobie myślę, co goście ciągną, ja nic. Poszedłem do niego, dawaj tu na dwie nalepię. Nalepiłem, rzuciłem. Dobrze się nie rzuciłem z kołowrotku w gwizdku. No. Każde łowisko ma no swoją specyfikę. Musisz. Tak. Na jednym na słodko, na jednym na śmierdzi. To nie wiem, żeby zaczęły brać te duże, wiesz, one są. Z nimi może być problem, bo one są wpuszczone tydzień temu. Co te duże? A i no, te takie po 130. No to czy on to się. Myślę, że one się już zaklimatyzowały. Tydzień czasu to nie jest dużo. A ja? A dzień dobry. Jak z karabinami do tego. Dzień dobry, panie prezesie. Ale ja nie wiem, bo ja tak się zastanawiam, czy ktoś tu przeszedł kulki popstyką z mydła, czy co? No. Robert. Ale co? Tarczo? Co teraz złapał, coś by podbierał? Teraz też kapitał, taki mały do trójki. Jesiotry, dwa. Ale nie z tych dyczków? Nie, też szale. A ten brązowy pak będzie 90, to mu co ja ci wybierałem, to ten 90 to będzie brązowy. To jest pierwszy oczywiście, bo ten był a, największy. Jesiot. Ale co no, to było? No, ten był rano złapał. Jeszcze to będzie nie ten jesiotra, to nawet jeszcze mówię. To będzie z tym brązowym. Ale wszyscy mówią, że tyle suma jest w Solinie. Trzeba się go pozbywać, chłopie, złapać od razu. Nawet każdy karska przebiegnie. Widziałeś, jak z kwokami goście pływają? To nieraz wyjdzie i mu kwoka pierdolnie do góry, aż kwitną goście. Bo się zagada, ale bóg mu kwok do góry, a tu łeb suma. Jedno na sumę Kamil, ja nie umiem tego łapać. Moi koledzy ja jeżdżą, nie łapią. Na Sieniawie są sumy 40 ja łapią. Nie, kumpli mogą. Na Sieniawie nie. No ten, co jeżdżą na Solinę ale i łapią te sumy? Tak, tak. Co a na Sieniawie łapią na tego, na Turkucia. Turkuć pojadę. Bardzo dobry przykład. Na Solinie albo na ciężkie wahadło, albo na wątrobę skóry. Wątrobę, nie? Jeszcze oglądałem kopęczek z rosówek. No to nie ta pora. No jak? To już dobry. Chodź, bo już, dobra. Dobra, no. Na razie. No hej. Dzięki. Tu właśnie Kamil ciągnie jedną rybę. Ja zdążyłem do drugiej, dobiec, ledwo co. Nie wiem jeszcze co to jest, ale chciał wciągnąć wędkę. Coś chyba niedużego.
ale rękę by wciągnął z podpórek. Coś widzę, że się stało z metodą. Pokażę wam później. Prawie. Połowę już nie ma. Wysunął. I nie idzie nic nie zrobić. Idzie nic zrobić. Kto go przyblokuje, to on tak naciąga. O, teraz. Już go przykręcę. Mocne strasznie są. No mam fluorokarbon na końcu. Nie chcę go za bardzo pociągnąć, żeby to się nie zerwało, bo ten fluorokarbon. Szkoda, nie. 3 kilo ma chyba trzymałość. 3 kilo? No. No to nie. Nie próbuję. Pociągę mogłem tą dyszkę założyć, ale nie miałem gotowego przypony i mi się nie chciało więcej. To już byłem posłany. Bardzo silny ryb. Karpiki to są silne. Przed nie złapaliśmy jeszcze dużego, żadnego. Teraz no, no ale ta kilówka chciałem wciągnąć. Teraz miał kilówkę taką, tu byliśmy tu we dwóch. To tam wędkę prawie wciągła do wody, z podpórek już spadła, tyle to złapał i... Dzikusy są po prostu. Dzikusy, tak. Co? Nie wiem, czy się nie zaplątał. Chyba się dwa razy obrócił wokół siebie. Właśnie coś odwrotnie ustawił, właśnie czułem go się. Dlatego tak... Wariuje. Szary? Szary? Który to jest? Szary. Na ogół go kopałem. Weź mi to. Myślałem, że czarny, bo jak wyskoczył, to tak... A on nurkuje. Mało pojedzie. Może dlatego tak się oplątał, dobra. Tak, tak, tak. Panuje, ja jak mam przyjąć. Tylko musisz go złapać całą dłonią, wiesz, tak. Już nie na... O, tak, 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 tak. Już jest twój. Już do podbieraczka. Proszę, jaka rybka. No ten już jest większy. Jak jest zapięty. Za ogon, nie? No mówię ci, że jest z tyłu za ogon. Dlatego tak ciągnął. Szczęście, że go wyda. To co, do kołyski go tam? Co? Do kołyski. Ale to nie jest... Największy? Dlatego, że był tak zapięty, tak ciężko szedł. Ja tak czułem na wędce, że on przeskakuje. Wiesz, o co chodzi? Nie szedł mi liniowo, tylko przeskakiwał i przeskakiwał. Wydaje, że to jest... Ten już jest ładny. Za ogon jest zaczepiony. Za ogon zaczepiony. Trzymaj. A co on ma na płetwie z tyłu? Co to jest? Coś mu się robi jakieś. Dobra. Zdjęcie szybko i puszczamy go, bo... A się skończy. No. Kolejna rybka. Póki co trzy jesiotry i dwa karpie, kilka pustych brań, ale wcześniej nie bardzo pilnowaliśmy wędek, jednak trzeba tutaj przypilnować wędki. Co ty ją gonisz? Karpik. Takie 2 kilo. I już. Już mamy 2 kilo. Prawidłowe. Karpik. No bo co to? 2 kilo. Szczególnie. O. Podniosły. 2 kilo ma więcej. Nie będziemy tego ważyć, bo taki na rybach nas nie interesuje. Na tej wodzie. Zaszło, rozłożyliśmy sobie wiwi.
żeby w nocy mieć się gdzie położyć. Teraz trochę brania przycichły. Przedtem na federy brało na zmianę na jeden, na drugi. Teraz się trochę ustały branie. Mieliśmy przed chwilą rolkę tutaj na karpiówkę. Taki karpik ze 3 kg, ale jechał jak wściekły. Przerzuciłem wędkę i przyjechało jedzonko. Takie o, placuszki po węgiersku. Bardzo smaczne. Dobre. Polecamy. Około 15 zł chyba za porcję. Także naprawdę warto sobie zamówić nad wodą i zjeść coś ciepłego. Pławy cały czas na wodzie, nie ma już fali. Ryby widać, że aktywne. Także liczymy, że wieczorem się coś znowu ruszy. Mamy branie. Co? Mamy branie. Było branie na karpiówkę. Delikatnie pojechało, puściło i poprawiło, rozciągnął. To 20-11, jesiotr. Mały. Nieduży jesiotr, idę po podbierak. Podbierzemy gada, ale... dalej go teraz. Taka godzinka. Dwudziestka, nie? Kulka. Nie dłużej się dalej. Dwudziestka kulka się. Jak to się tutaj porobiło? Pustu gadzie, jechański. Tak to jest zadziorowy. A się zaczepił. O, przynętkę. Ale co? IF, nie? Co? Na IF, a nie? Tak. No, kurwa, ja nie mogę nic za to załapać jakąś drugą rybę na to. Zabierzesz to? No, Nokio. No, Logan. Nokio. Zdasz się zatarkę pewnie, nie? Cześć, zużyliśmy już wędki, jest drugi dzień, wstaliśmy, zużyliśmy wędki. Jest godzina dziewiąta. Godzina dziewiąta. Niestety nie udało się nic większego w nocy złapać, liczyliśmy, że może weźmie jakiś większy karpik albo jakiś większy jesiot, ale brały same te jesiotry takie same jak dzień. Nie wiem ile złapaliśmy z 5 jesiotrów jeszcze, pewnie takich ze 4 kilo i około 5 karpi w sumie pewnie. Z 8 jesiotrów. 8 jesiotrów. I nie wiem ile karpi. 6. Więcej w dzień łapaliśmy na metodę. A w dzień jeszcze. A w dzień na metodę sporo wzięło. Znaczy łapaliśmy już tylko na karpie, na karpiówki. Zużyliśmy większe przynęty, 20 kulki. Ale tak samo brały takie 2-kilowe karpie. No cóż, ale łowisko bardzo fajne, zadbane. Polecamy przyjechać sobie tutaj. Na weekend. Posiedzieć na weekend albo po prostu na dzień bardziej z nastawieniem na federa i drobniejsze przynęty i wtedy można naprawdę połowić fajnie. Mieliśmy nawet wczoraj, siedzą brania. No tam nawet z tyłu się rozłożyli dzisiaj. Już
rzucili ze dwie rakiety i już mają branie, złapali przed chwilą jakiegoś karpia, wcześniej widzieliśmy ciągle jesiotra. Także jeżeli chodzi o takie federowe łowienie, no to naprawdę można tu fajnie połowić, wczoraj nawet na dwie wędki były brania jednocześnie. No, jednocześnie. Tylko trafić się przy nętą, za nętą. Tego co nam się sprawdzało, to takie jakieś śmierdzące, jakieś zapachy halibutowe. Wszystko na smroda w sumie. No, wszystko na tak śmierdzące i kukurydza robi robotę. Widać było, że były karmione tutaj jakimiś takimi... Pszenica, kukurydza. Pszenica, kukurydza i te ziarna robią robotę. No i co, poskładaliśmy się, jeszcze parę rzeczy zostało i zbieramy się. Niedługo tutaj koledzy robią kolejną zasiadkę po weekendzie. Kolejna zasiadka dwudniowa, ale to zobaczycie co i jak, nie będziemy zdradzać. No, także do zobaczenia na następnym łowisku, cześć. Caught your hand inside of his heel. Slammed your fingers in the door. Bought kitchen knives and skewers. Dressed me up in women's clothes. Messed around with... No, opłaca. Czym? Ja nie wiem co oni tam widzą, tam ryby nie ma. Ale to mięsiorz nie idzie po rybę, tylko idzie zabrać o kawałek karpika i w połę i siatka i... Ho, ho, ho!